Dzięki Wam wszystkim. Gdyby ktoś miał problem z tym, że nie zacząłem coś tam, zróbcie sobie jeden, drugi, trzeci co dwie godziny, czy jeden, drugi, bo teraz były dwa, i bądźcie z nami. Jak nie można o tej danej godzinie, zróbcie sobie o innej, po prostu bądźcie. Energia nie zna czasu i przestrzeni, świetnie jest robić razem, ale są okoliczności, no, których nie zawsze przewidzimy. No i teraz proszę chwalić mój grzybkowy ołtarz. No, można. Można. Ach. Mój grzybkowy ołtarz wygląda z góry bardzo zacnie. To też. Tak, z dołu. No. Znaczy się z niższego pułapu. Z niższego pułapu. Już jest wrzesień, to już grzybki są. No. A nie, no mówię, już pisałam, że piękny. Skupiałam się na rytuale. Także słuchajcie, nie mam pojęcia. Dobra. Wasze pytania. Wasze pytania. Ja ustawiałam. Dzień dobry Pani Joasiu, dziękuję za odpowiedź. Proszę o sprawdzenie, co było przyczyną mojego okropnego samopoczucia w nocy. Jak ewentualnie zadziałać, żeby się to nie powtórzyło? Pyta Pani Marlena. To już patrzymy, jaka jest energetyka. No nie mam grzybki, wszystko, tylko mi się coś tak... Sprawdzamy, jaka jest energy. Paulina ma naleśniczki z dżemem truskawkowym. Atak negatywnych energii od osoby, która wydaje się serdeczna, może być sporo młodsza. Do końca nie wiem, przy Paziu, czy mężczyzna, czy kobieta wygląda na energetykę męską, jak mamy powietrze. Ale nie jest to powiedziane na 100%. Także... A tak? Co zrobić, żeby to się nie powtórzyło? No, na dzień dzisiejszy to proponowałabym miskę napełnić wodą, włożyć do niej nóż ostrzem do wody i postawić przed drzwiami. Mal mówi, dziękuję za ryt, za grzybki, za całokształt. Ryt jest zacny. 15 dni to żeśmy już dawno nie czynili, nie? Nieważne, że 2 lata mamy błogosławieństwo tygodnia ponad, nie? Ale 15 dni to... No, żeśmy ze 100 razy jak nic zrobili, bo tam no, parę razy było opuszczone, ale bardzo rzadko. Pani Anno, miałam wejść we współpracę z dziewczyną. Niestety mam mieszane uczucia co do jej osoby. Wydaje mi się, że ona nie jest jakaś konkretna. Jak jej się udało rozkręcić tą firmę? Czy ktoś jej pomagał? Bo naprawdę sprawiała na mnie złe wrażenie. A czy ja nie mogę pytać o to, kto jej pomagał, ja mogę się zapytać, czy w ramach waszej współpracy będzie to osoba konkretna i warto. Bo jak znając życie, to nie można komuś. Jak rozdzielić później te filmy? To już chyba my tutaj z perspektywy lepszego internetu rozdzielimy, nie? Chociaż to jest, wiesz, to tak jakby rozdzielać te błogosławieństwa, to bez sensu. Coś czynimy, coś robimy, założę się, że będę miała 300 pomysłów na następny wrzesień, także nawet bym nie rozdzielała. Nie jest w tytule? Nie, bo to jest ten sam rytuał, tylko co innego wstawiamy w odpowiednie miejsce. To jest bez sensu troszkę. To jest 15-dniowy. Nie. Powiem tak, ta osoba może sobie świetnie radzić w jakikolwiek sposób, natomiast faktycznie do tej współpracy nie mam energii. Może chęci jest, ale energii nie ma, umiejętności i polotu, więc nie byłaby to dobra współpraca, wręcz przy 2 piątkach radziłabym unikać. O. To tam Gisia, że po wczorajszym rytuale wosk ze świecy dziwnie się wylał, normalnie od połowy kieliszka był wosk od dołu, ale kieliszek nie był pęknięty. Widzicie, takie dziwne rzeczy się dzieją czasem. Czasem tak. Ale to nie będzie na playliście? Robimy to? Ja się zastanowię. Jak coś, to my tu zrobimy z perspektywy lepszego internetu, bo jak ja u ciebie wygrywałam jak vloga, czy ja nie wiem, co ja tam wygrywałam przez 2 dni, to może lepiej. My tu zrobimy przez 5 minut.
Aniela mówi, że na tak ładnym ołtarzu wróżby powinny być szczęśliwe. A będą prawdziwe, Aniela, po prostu. Co by ostrzegać też. Dzień dobry. Wysłuchałam odpowiedzi w filmiku, ale w odpowiedzi nie oczekiwałam, która propozycja jest dla kuzynki lepsza, tylko którą ona wybierze. No niestety, jaka to była? A którą wybierze? Wie pani co, to tak jakbym się zapytała pani, pokazując mi jajko i serdelka, którą opcję pani wybierze do zjedzenia, tak? Nieważne jest, co się wybierze, bo to jest wolna wola i tego karty nie będą przewidywać. Ważne jest, co jest lepsze. Więc sorry, że nie zmieściłam się w oczekiwaniach. Jeżeli pani chce dalej ze mną współpracować, może sobie pani zmienić pytanie. Natomiast jeżeli nie, to trudno. Aczkolwiek naprawdę, co wybiorę? Jajko czy kurę? No to jest wolna wola. Co jest lepsze dla ciebie do wyboru, to mogą już być na to karty. Mam nadzieję, że pani rozumie, co mam na myśli. Cześć hrabinko, proszę o rozkład na sprawy zawodowe na najbliższe 3 miesiące. Co nowego, dobrego, ewentualnie mnie w nich czeka, pani Anna. W sprawach, znaczy dużo twórczych pomysłów, realizacja żadna i to takie 3 miesiące. Ja to się zastanawiam, czy wy po prostu, moi geniusze z umiejętnościami artystycznymi, czy ty wy w ogóle macie gdziekolwiek ten marketing? To znaczy ja nie mówię, żeby mieć go w tyłku właśnie, nie? Bo pomysłów multum marketingowo leży i dupa. I znowu, jak nie wiadomo od czego zacząć, to zaczynam od tyłka. No, po prostu. Ja nie wiem. Zobaczymy. Na poziomie emocji. Ja bym się układała z takimi ludźmi, którzy są rzeczowi i życzliwi. Być może tu jest potrzeba nie artysty do współpracy, tylko naprawdę jakiegoś marketingowca. Bo również na poziomie emocji jest totalne rozmymłanie i braki. W działaniu to nawet jakby chciał coś nowego, to ta piątka pucharów blokuje. Czyli takie, jak to zrobić w ogóle, jak to ugryźć, kochana. Tobie chyba brakuje po prostu nie ludzi do współpracy artystycznej, tylko ludzi, którzy, jak to się kiedyś nazywał, impresario. Impresario. Ładnie się to nazywa. Tego brakuje. Dobrze. Pani Lucyna chce, żeby sprawdzić jej energetykę czakry mamy. Marii. Już sprawdzamy. Co siostra wybierze. A wolną wolą nie wiadomo, może to największe prawdopodobieństwo wybrania. Tak się zastanawiam, czy można jakoś ugryźć to pytanie. Jakoś nie widzę. Ach, trudno. Ja powiem tak, sama energetyka tu źle nie wygląda. Aczkolwiek przy osobie po 50, no właśnie, czwórka mieczy, zdrowie może siąść. Ja myślę, że wyślę jej żywioły na poprawę wszelaką. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe robi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Marię swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów, ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Na czacie Wiktoria pyta, wczoraj byłam z wami, paliłam białą świeczkę, tuż po tym zmorzył mnie sen. I przyszło coś do mnie w nocy i znów miałam paraliże senne. Czy jest to jakoś do wytłumaczenia? Nie bardzo, po prostu coś przylazło, bo jakby robiliśmy rytuał na odcięcie złych rzeczy, a nie na przyciągnięcie zmory sennej. Rytuały, zresztą dzisiaj tłumaczyłam to w filmie, którego jeszcze nie wgrałam na YouTube, bo zapomniałam. Ale jest na fanpage'u. A propos tysiąca pytań odnośnie pani, robiłam oczyszczanie, a mnie głowa bolała. No, głowa cię bolała, bo miała boleć. Znaczy, reakcje po oczyszczaniu bywają grypowe, ale
tutaj tak przesadzam, że tak powiem. Rytuał, jeżeli jest skoncentrowany na jedną rzecz, nie przyciągnie drugiej. Ok? Umówmy się. Żebym znów nie musiała wrzeszczeć. Pani Zdzisia. Witam Pani Asiu, dziękuję za odpowiedź. Chciałabym dzisiaj prosić o runy na szybkie znalezienie dobrej pracy. Jest to możliwe. Sięgnę. A wiecie co, a propos sięgam i co tu mam? Oczywiście zdjęcie jest wydrukowane na słabej drukarce, dlatego tak to wygląda. Magia ludowa warsztaty. Moje notatki do przekazania Wam. Teoretyczne. Znaczy nie będę odbijać, będziecie pisać. Bo droga ręka mózg jest najwłaściwszą drogą do energetyzowania, więc ja będę opowiadać, a Wy będziecie robić notatki, jak się ktoś zapisze. I warsztaty będą 28 września. Sobie wydrukowałam. Warsztaty Joanna Wiśniewska brzmi dumnie. Zresztą ja zawsze muszę. A, no i w ogóle napisałam otwarcie kręgu i wezwanie żywiołów na Samhain. A, i błogosławieństwo księgi. Znaczy wieczory się po prostu zrobiły wieczorami, już świeczkę se można po ludzku zapalić, nie zdychając upału. I się normalnie chce pisać. A, i jutro dla pudełkowych jest czakralne o godzinie 20. Dostaniecie jeszcze przypomnienie, tak? Dzisiaj i jutro linki. Jutro rano i linki. Także... Beata potwierdza, że jak coś odcina, to się bolączki trafiają. Bolączki są normalne akurat, ale naprawdę zmory nie przychodzą w momencie, kiedy odcinamy jakieś tam złe oka. Na kierunki na znalezienie. Ona jeszcze leci po świeczkę. Leć, leć, leć. A Sylwia mówi, mi się śniło, że widziałam swoją aurę jako tęczę. Emi, bardzo się cieszę, już się nawet zgłosiłam na warsztaty. Spoko. I tak jak mówię, 10 osób nie więcej. Znaczy jeszcze może Dorota będzie jako po prostu będzie, to wiadomo. A jeszcze może będzie jedna osoba, ale nie wiadomo. Ale to już będzie jakby poza jakimkolwiek, za przeproszeniem, o kursantami, tylko no na zasadzie ciągnie się przyjaciół tam, gdzie się chce. Ekipa to ekipa. To nie gang, nie ekipa, tylko załoga? Załoga G. Załoga. Załoga W. Jak Joanna. A, G jak Joanna. Joanna. Załoga G, no właśnie. Paulina, dobra jest. No przecież na najlepszych kanałach się siedzi. A gdzie ma się siedzieć? Proszę o anonimowość. Pani B. Poznałam kilka dni temu młodszego mężczyznę. Moje pytanie brzmi, jak rozwinie się nasza relacja? No już patrzymy. Mężczyzna dziwny w swojej strukturze. Być może szanowany przez społeczeństwo, ale mało rozwinięte emocje. Myślę, że może rozwinąć się w bardzo fajny i twórczy romans. Aczkolwiek nie wiem, czy przy tej postawie na przeszłości, w sensie potencjału do związku, liczyłabym na coś więcej poza rewelacyjnym dopasowaniem na wielu poziomach romantycznych i tworzeniem takiego romansowego, romantycznego kręgu. To naprawdę się nadaje na relacje. Nie wiem, czy na życie, ale na relacje myślę, że tak to będzie. Pani Natalia i pan R. Co wyniknie z tej relacji? Są dwie Natalie, żeby było śmieszniej, tak? Ta pierwsza teraz. Matko, no matko, matko. Muszę pomyśleć, co tu ściankać z wami tymi swoimi brudnymi paluchami. Gruszkę, Grzesiu, właśnie tak, no. robią się. Słuchajcie, nie wiem, czy w ten piątek damy radę, czy tak, dasz radę przesłać to? Ja czekam na Grzesia z zieloną.
A, że to. No właśnie, Grzegorzu. Bo ja muszę. Dobrze? No, koniecznie. Ja będę jutro do Grzesia zadzwonić po prostu. No, ale robi się, widzę, loguś. Co wyniknie z tej relacji? Mam tyle maili, a tak jakoś normalnie powoli idę. Nic nie wyniknie z tej relacji. Co my tu mamy? Emocje przeszły, trochę poszły, więcej depresji, próba budowania czegoś trwałego przy złodziejstwie i przeciążeniu. To nawet jakby chciał, to potem się ten wielki most rozsypie. To jest jak ZSRR, kolos na glinianych nogach. No niewiele wyniknie z tej relacji dobrego. Ostrożnie, bo ja nie mówię, że w coś nie wchodzić czy coś, ale ostrożnie, nie dać się uszczknąć i tyle. To nie fajne. I drugie pytanie. Nie wiem, czy dobrze zadałam pytanie, ale jak widzi mnie Wszechświat? Znaczy, ja ci powiem tak, to nie jest pytanie do kart, bo Wszechświat widzi cię, ty jesteś Wszechświatem, a Wszechświat jest tobą. Więc on cię widzi tak, jak ty widzisz jego jako najcudowniejszą iskrę Wszechświata, więc to jest bez sensu. Jestem ciekawa, co pokażą karty, bo całe życie moje i ja sama jestem dziwna. Nie, to nie, Wszechświat cię nie może widzieć, ty jesteś Wszechświatem, kropka. To jest faktycznie trochę. Znaczy nie jest bez sensu pytanie, bo jest z rodzaju filozoficznych, ale nie na proste karty wróżki, biedronuszki. Nie, 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 spokojnie. Dobra. Kisia mówi, żeby zjadła polskie gruszki. Klops, no. O, dobre były. Dobrze. Najlepiej tak jak ostatnio, proszę nie czytać, ile się da. Jak się rozwinie ta sytuacja z tymi szrobalami? Dobra. Się zapłaci, kłopot odejdzie. Prosta sprawa. To jest jak deratyzacja, tylko robali. Przyjdzie fachowiec, się zapłaci, będzie bez problemu. Naprawdę, no tylko trzeba to zrobić, bo tam przy tej wieży rano to jest na rzecz. Także tu spokojnie, spokojnie. Kisiunia, do kiedy? A bo Gisia pyta, kiedy niespodzianka dla mnie na ten... Ja będę od października, jak ktoś chce, to możesz... Nie, to będzie odkładane do, do 31 listopada. Będzie pudełko kolejne na to. Nawet to miejsce, specjalne dziche. Nie, ja i tak nie będę zaglądała, bo ja uwielbiam niespodzianki akurat. Także. Dobrze, proszę o sprawdzenie mojej energetyki i czakry. Jeśli jest taka potrzeba, to oczyszczenie. Coś wciągało panią w podświadomość, rzucała jak szmacianą lalkę po łóżko. Czułam się bezwładnie. Anioły uratowały. Dzisiaj była zmora. Po odwiedzinach zostawia czarne włosy, jestem blondynką. A co robisz z tymi włosami? Można by było tę zmorę pięknie spalić i nie dopuścić. No? Nadmieniam, że oczyszczam się dwa razy w tygodniu. Miska i nóż w miskę. Żadna czarownica nie wlezie. A jakie było pytanie, bo już zgubłam. A, że... Energia. Znaczy, wiesz co, problem jest w tym, że twoja energia to jest bardzo dobra. To było, znaczy, co to było? Zmora. Nawet nie wiem, jak zapytać. Inaczej, wiesz co, napisz do mnie, jak masz te kudły. Ja ci powiem, jak z tym zrobić porządek. Ja mam taki też film 5 sposobów na zmory. No i ta miska z wodą, rewelacyjna. Po prostu chcę wymieniać codziennie i tyle. Bo nawet nie wiem, jak zapytać, bo to nie o twoją energię chodzi. Twoja energia jest świetna. A, już wiem, która to jest. To jest ta kochana i tutaj, no patrz, z Wrocławia dziewczyna. Od koszyczko. Hej. Koszyczkowa. To ci powiem, co z tym zrobić. To mi napisz, bo energetykę to masz dobrą. To się nie podczepia, tylko przyłazi debilizm, no. Pociorta? Możesz napisz portal? Poczekaj, jeszcze ci miejscówkę sprawdzę.
Dobra, to już też wiem, co zrobić. Zmora z morą, a ten trzeba portal zamknąć. Nie lubię. I to niestety musi być rytualnie, wiesz co? Napisz do mnie na rytuały z tarot po prostu. Proszę o oczyszczenie czakry, pani Wiesława. Normalnie już się tego jajowania doczekać nie mogę. Pierwsze koty za płoty. Ja robiłam magię ludową, ale to tyle lat temu, że już nie pamiętam nawet, co na niej robiłam. Tu będziemy się jajować wzajemnie. Podobieram was w pary. Jak będzie nieparzyście, to ktoś będzie ze mną w parze. Chociaż wolałabym nie, bo ja na takich warsztatach bardziej pracuję intelektualnie. Tiam. Także super. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, możemy tylko troszeczkę po prostu zsynchronizować wszystko, bo niestety... Stabilizuję. To są dobre karty, nic się nie podczepiło, do oczyszczenia nic nie ma, może trochę równowagi wprowadzić generalnie. Że tak. Z podziękowaniem dla wszechświata. Gzypki. Beata mówi, warsztaty z jajowania to by mi się przydały, no ale cóż, smuteczek. Czy ja powiem tak, to są jedne z tych warsztatów, których nie zrobię online, bo się nie da przycisnąć przez ekran i jajować. Po prostu. Każdy może zrobić sobie, ale to nie jest to samo. No magia ludowa, bo tutaj będzie teoria ludowej magii w pigułce, no i plus jajowanie. Teoria się pyta, czy są miejsca na to szkolenie. Ja dopiero dzisiaj ogłosiłam, jeszcze miejsca są. A pociągiem da się dojechać do Łodzi, a do Zgierza również. Z Katowic dziewczyny dojeżdżały do Zgierza. Tak, są o 10 z minutami. Z Katowic są już. A, taka ilość jajek, no gdyby coś. Pani Sylwia, czy on się będzie kontaktować ze mną? Onego dane też mam. Już patrzymy, czy on się będzie kontaktował z panią Sylwią. Ony. A. Znaczy tak, bo przy szóstce monet to zazwyczaj jest rodzaj kontaktu, tylko przy karcie diabła to krękajcie narody. Dobrych wieści jak Roman Nacht to on raczej nie przyniesie. Raczej da przeciążenie, a potem tak świat, trójka była w karty przejścia, bram, zmian. Także z tym kontaktem, wie pani, trochę mi pani nawet szkoda jest, nie? Tak pani czeka, nie wiem, no już może nie uwiązana przy telefonie na sznurku, ale to taki kontakt, no, no jak to dziecko patrzące na wystawę, na torcik, a mające 2 złote w kieszeni, no ślinotok. No szkoda życia, tak to powiem. Witam panią Joannę, pani K. anonimowo. Mam pytanie. Czy widać w kartach, jak potoczy się sprawa w sądzie o alimenty? Pozbawienie praw rodzicielskich. Dobra, zobaczmy. Jajka na pierzynach wieść. Alimenty jakieś tam będą, to może nie jest szał finansowy i nie sądzę, żeby to kiedyś w kartach wyszło, alimenty szał finansowy, chyba że się ma dziecko, nie wiem, z Bradem Pittem. Ale to się zakończy. Natomiast o kontakty nikt nie będzie zadowolony. Jest rodzaj kompromisu i równowagi, ale wie pani, nikt nie będzie zadowolony. Nadmieniam, że bardzo się boję sądu. Wie pani, no to nie jest sprawa karna, no. Nie wiem, czy później po sprawie nie będę tego żałować. Czego? Że dziecko ma alimenty?
Ojciec w Hellingerze jest tym, co ma zapewnić dziecku chociażby naukę, żeby potem energetyka dziecka nie była spaprana i nie było wiśnia ratuj. Więc niech na te książki przysłowiowe będzie, no. To jest aktualne, by nie wchodzić w żaden związek. Jak póki nie są załatwione sprawy rozwodowe, na przykład, to tak logicznie nie warto. A jak są sprawy rozwodowe, to załatwione, to nie ma problemu. Czy ja mam karty zwierząt ochronnych? Ja gdzieś coś miałam. Coś miałam, nie? Ja już nie wiem sama, wiesz. Kurczę, wiecie, że nie wiem. Pani Asiu, tak jak pani powiedziała, z synem M przedłużono umowę o pracę na rok, ale nie dotrzymano wstępnych ustaleń umowy. Proszę o sprawdzenie, czy do końca roku syn zmieni pracę na lepszą. Nie mam lepszej pracy do końca roku pokazanej. A wiedźma mówi, że mam takich opiekunów duchowych. To wiem. Ja mam zwierzęta. Ja myślę, że dopiero połowa przyszłego roku, jeżeli mówimy o lepszej pracy, to może być ta zmiana. Pan Sebastian, chciałbym się zapytać, czy moja dziewczyna ma lub miała bliższy kontakt z... Znaczy, rozumiem, że bliższy kontakt to nie jest rozmowa. Lawenda mówi, że chlebek pyszny z czarnuszką sama na zakwasie piecze. O, już raz upiekła. No. Znaczy, myślę, że dobre by było to narzędzie do samoobrony. Po prostu ciężkie, zbite, zwarte. Znaczy, jest rodzaj serdeczności, ale bliższego kontaktu to ja w kartach nie mam. A serdeczność można mieć z ludźmi po prostu. Tak mi się wydaje. Grzegorz mówi, że twarożek z czarnuszką jest pyszny. W ogóle czarnuszka jest pyszna. Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Proszę nie czytać wszystkiego na głos. Czy właścicielka tego mieszkania coś kombinuje? Przykłada terminy. Dobra. Beata mówi, że to chleb krasnoludów był. Możliwe. Nie są sprawy zdrowotne, tylko jakieś w ogóle. Ona chyba nie umie się rozstać z tym domem. Do umowy powinno dojść, a w ciągu 2 miesięcy. Wezmę sobie śliwki. Czy śliwki są darami jesieni? Do grzybku? Miam. Poróweczki z boku. Smalczyk do chlebusia to najbardziej. Powiem wam. Oczywiście tylko z oleju. Proszę o anonimowość pani B. Jutro jest rozmowa w sprawie pracy. Jak potoczy się ta rozmowa? Czy warto pokonywać kilometry? Czy nie ma rzeczy niewartościowych w naszym życiu? Bo na przykład pokonując kilometry i siedząc w knajpie przed rozmową, można poznać mężczyznę życia? No.
twórcza, z przekonaniem do swoich racji. Nie mam pojęcia, czy będzie ta praca, ale gdyby była, to jest transformacja połowy życia. Finansowo szału nie ma. Kurczę, ale jakby było warto, naprawdę. Ja nie wiem, bo czasem są rzeczy, gdzie kilometry i pieniądze to nie jest to. Bo ludzie, dalsze możliwości chociażby. Bardzo twórczy. A ja w ogóle, wiecie co, znalazłam w biedrze oliwę z oliwek z papryką. Będzie pizza, będzie z olejem. A nie z szoszami. Chciałabym się dowiedzieć, czy dostanę pracę w firmie, do której właśnie poszło CV. Ja właśnie straciłam pracę, a firma z nową grupą startuje od października. No dobra, czy zostanę przyjęta i rozpocznę pracę od października? Umowa. Wróżka, jednokartuszka, Dixit. Bardzo duże prawdopodobieństwo dostania właśnie tam pracy. Wychodka. Matko, co wy z tą pracą? Czy dostanę pracę, o którą idę rozmawiać w czwartek i jak tam będzie, pyta pani Sandra. Miejsce by było dobre, ale mam wrażenie, że tam pani pracy nie dostanie. Ale iść warto, bo można będzie. Może coś się dowiedzieć gdzieś dalej, bardziej. No. Proszę o anonimowość. Pan K. Wraz z obecną partnerką A myślimy o wyjeździe za pracą. Rozmarzamy kierunki G, P i N. Co z tych kierunków wypali, czy będziemy zadowoleni? Nie, już nic nie chcę. Gdybym miała stawiać na najlepsze karty, to przy opcji N są, to może wypalić i przynieść zadowolenie finansowe. O. Niektórzy lubią ser pleśniowy, widzę. Łagodne to tak. Anonimowo. Dzień dobry. Podjęłam się w pracy pewnego bardzo trudnego zadania, wierząc, że dam radę i wiele zdziałam. Coraz więcej nachodzi mi wątpliwości i obaw. I tu już pani przegrywa. Trochę na jednorożce, proszę. Z dużą logiką, ale na jednorożce. Czy nie przytrzymam swoich sił? Co mówią karty na ten temat? Pyta pani Monika. Karty mówią na ten temat, że pani się chyba zgubił na rozumy pozamieniała. No. Przecież tutaj ja nic nie. To jest rzetelna praca, pewnego rodzaju systematyczność, rycerz monet. Wszystko jest do ogarnięcia. W ogóle nie ma problemu. No. Także babo, do przodu i działaj. Pani Jasiu, proszę wzmocnić moją osobę. Jutro mam sprawę w sądzie przeciwko staroście, który mnie wywalił z roboty z powodu zemsty politycznej. A. Przebiegnie. A Tanesza w wiecznym biegu. Dobrze, że zerwał kanapkę lecąc przy okazji po świecę. No nie mogę.
gównianie może przebiec, dlatego że tak naprawdę władza jest władzą. I dupa. Ale wie pani co, ja to pani nie wzmocnię, ale dam pani runy na to. Niech one dokopią komu trzeba, ku sprawiedliwości. Nightmare był na wypasie. Mówi, wracam, kochani, miałem jedzonko. O, bardzo fajne runy. No, zacne. Agata siedzi głodna i mówi, że coś ciamknie. Zaraz, ciamkaj, ciamkaj. Borówki podżarłem. Od 6 miesięcy mam nową pracę w innym kraju. Praca mi się podoba, ale kraj nie za bardzo. Co czekam jeszcze w tym roku? Kochana. Kochana Marlenko, zadaj mi konkretne pytanie, bo co mnie czeka jeszcze w tym roku, to ja ci odpowiem ogólnie i może nie o to, co ci chodzi. A ja mam wrażenie, że ci chodzi o tą pracę, tylko musisz mi zadać pytanie. Jak ma wasz wszechświat wysłuchać, jak nawet nie wiecie, o co pytać? Konkretnie mi tutaj. No. Szkoda gadać. Pani Anno, jakiś czas temu pytałam Panią o decyzję dotyczącą mojej pracy i cóż, zrobiłam wszystko na odwrót. No dobrze. No trudno, no. To ja już coś mogę powiedzieć, ale to wiadomo. Chociaż pierwsza, jak i druga, praca są kompletnym fiaskiem. Pytanie, co robić, aby przetrwać czas do momentu znalezienia nowej, lepszej pracy. Już zamroziłam osoby, które mobbingują, ale co mogę zrobić jeszcze? Pyta pani Dorota. No i tak to jest jak się... No, można ich zabić życzliwością. Naprawdę. Musi być to ten rodzaj życzliwości, który jest życzliwością. Tak się uśmiecham, że już nie wiesz, czy ci odgryzę ząbki, czy się uśmiecham. A można ich zabić życzliwością. Bo magicznie oprócz zamrożenia to po co? Jedno działanie wystarczy, byle skuteczne. No. Ta nasza mówi, a ja na ugryzienie komara polecam zrobić X z pazurkiem działa. Wiesz, że masz rację? Wiesz co? Ale no bo X to jest jakby zablokowanie, tak? A, widzisz. A tak to nie wiem dlaczego, ale też działa. Jeżeli już miałabym spuchnąć do objętości razy 3, to spuchnę do razy 2. Anonimowo. Pani A pyta, w jakim celu do mnie pisze. W celu przy karcie kochanków niekoniecznie matrymonialnym, acz łóżkowym może być. No i tyle tego celu. To jest właśnie takie czekanie, czy się mucha na lep złapie. No, romantyczne to mało, ale takiż cel niematrymonialny. Dzięki, Nightmare. Dzień dobry. Pani Janno, dziś mam pytanie dotyczące pracy.
Do końca tego roku w mojej pracy zapowiadają się bardziej radykalne zmiany dotyczące wynagrodzenia i sposoby zarządzania firmy, w której pracuję. Zmiany się zapowiadają, mało radykalne, dające trochę więcej zadowolenia, ale to tak powiedziałabym, przy dwójce monet to szału nie ma. Nie są jakieś takie piękne pieniądze. Zawsze mieć więcej 5 to jest 5 więcej, ale szału nie ma. Dobry wieczór, proszę o anonimowość. Kiedyś pisałam i prosiłam skrypt runiczny ochrony przed kilkoma osobami. Nie wymieniłam wtedy wszystkich osób, które mnie mobbingowały w grupie. Teraz piszę o skrypt runiczny tych konkretnych osób i mam tu wymienione, w porządku. Pani napisała, runy losujemy. Bardzo zacnie. Skrypcik. Lisia, chcę, żeby sprawdzić, czy nie ma klątków, uroków, myślę, kształtów i innych. Dziękuję podczykroć. Dobra. Trzymam. Oczy ręce do modlitwy pobożnie złożone. Miecz. Nie, no klątwów, uroków nie ma, myślę, kształtów, to może lekka nerwowość, generalnie takie rozedrganie, a nic strasznego. Spokojna karta. Poproszę anonimowo. Wczorajszy dyżur był okropnie trudny. Dobra, nie będę tego wam czytała. Chodzi o urodzenie dziecka. W pierwszych tygodniach, który miał wadę genetyczną. Po prostu tak wyszło. I tutaj rozterki, czy faktycznie by się zrobiło zabieg, nosząc pod sercem chore dziecko. Kochana, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Ja przypuszczam, bo to jest życie za życie, kochanie. Trzeba o siebie też dbać. Parcie żywiołów, pruny. No i tutaj się boi ta osoba, czy wszystko było legalne, tak? Bo to jest choroba, że jakieś energie przejdą. Kochana. Nie jesteśmy bogami cudnych decyzji. Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Hmm.
No właśnie, bo tutaj cały czas myślałam o tym, że nigdy bym tego nie zrobiła, nawet jak nosiłabym pod sercem chore dziecko. Ale czy na pewno? No właśnie. Tutaj myślę, że... Nie, spokojnie. Żadnej złej energetyki. Ja nie wiem, czy ty się będziesz lepiej czuła z runami. Może tak, jak prosisz o runy, to masz. Tak naprawdę nigdy nie wiem, co byśmy zrobili, a ja raczej jestem z osób pod tytułem nie będę udawała i myślę, że gdybym wiedziała, że noszę chore dziecko, to myślę, żebym tego nie donosiła, bo to jest dla mnie dokładnie życie za życie. I mało tego, często całe rodziny mają swój udział w pomocy. Każdy ma blokady. I może jestem egoistką, ale wydaje mi się, że moje życie jest równie ważne jak inne życie. Nie wiem. Zresztą nie wiem, a właśnie. To są dylematy, nie? Witaj Asiu. Proszę sprawdź moją energetykę, bo ostatnio cały czas jestem śpiąca. Jakby coś wysysało ze mnie energię. Patrzymy. Awekatka. Ta jesień idzie chyba. Bo trochę energetyki nie widać, żeby coś złego. Wręcz przeciwnie. Pana. Pani Janno, mój kolega, który zaczął się znowu odzywać po roku ciszy, znowu do mnie dzisiaj dzwonił. Nie odebrałam, bo czuję, że chce mnie kręcić wraz z żoną w jakieś głupie zawodowe projekty. Jaki jest cel tych kontaktów? Czy warto w nie wejść? Nie chcę stracić czasu i energii. Może zamiast nie odbierania, warto tak pięknie i z polotem powiedzieć to jest dopiero fajne. Nie? Znaczy ja nie wiem, czy to są jakieś konkretne cele takie bardzo, ale faktycznie może być jakiś rodzaj finansowych propozycji, kompletnie nieopłacalnych dla pani. Romantyczny też stanowczo to nie jest, więc myślę, że w razie czego kolega jak kolega. Aczkolwiek powiedzenie pięknego nie, jak już się czek nastawi, cudowne. Anonimowo. Proszę o oczyszczenie czakr. Mimo usilnych starań, żeby pozytywnie myśleć, mam wrażenie, że jestem zablokowana. Czy wiesz, kochana moja anonimowa, nie każdy musi być wesołkiem, no. A pozytywne myślenie pod tytułem jest cudownie, a jak nie jest cudownie, to nie. Nie działa. Otwieram się na cudownie, to działa. Mhm. Otwieram, przyjmuję, ile ty dalej. To tak. Moc słoneczny najbardziej za diablony. Odetniemy tą strunę. Odetnij. Myślenie pozytywne przy piątce pucharów w głowie? W zasadzie żadne. A też nie chodzi, żeby buchać radością, jakiej wewnętrznie nie czujemy. I wzmocni. Czerwoną świecę se proszę zapalać w intencji odzyskania energii. Z podziękowaniami dla wszechświata. Ręka od tego wahadła. Pani Anna, czy jest możliwość sprawdzenia? Oglądałam dzisiaj Pani filmik na ten temat. Jakie jest moje zwierzę ochronne? Nie, nie ma możliwości dzisiaj. Nie wiem, czy znajdę te, jeżeli mam te karty. Pamiętam.
Jest również film z medytacją ze zwierzętami ochronnymi. Tam zwierzę samo przychodzi. A sama nie potrafię za żadnym stopniu medytować. Kochana, jeszcze nie wiesz, co potrafisz. Weź sobie ze 3 razy obejrzyj ten film. Jak się nie uda, to jako żywo. Jak gdzieś sobie... Ja miałam zrobioną nawet planszę chyba ze zwierzętami. Diagram. Zwierzęta moca. Muszę tego poszukać. Pani anonimowa. Witam. Kilka dni temu byłam u starszej kobiety wróżki. Powiedziała, że mój ojciec jest chory, co jest prawdą, i powiedziała, że on niedługo umrze. Znaczy, wiesz... Pana. Kiepska wróżka z tej baby. A już wam kiedyś mówiłam, że najbardziej na świecie to się sprawdza śmierć. Już 100% sprawdzalność. Tylko nie wiadomo kiedy. A jeżeli w ogóle wróżka powie, że ktoś w rodzinie umrze, to ma największą ilość trafów. Bo ktoś zawsze gdzieś umiera. A tak naprawdę śmierć konkretnej osoby w kartach nigdy nie wejdzie, bo to są wyroki boskie, niech posłużę się tym słowem. A cyganki to właśnie tamten brunet wieczorową porą, tak, okieneczko, panieneczko w okieneczko ci słoneczko zapuka i normalnie tam już pogrzeby wszelkie widoczne. Nikt nie wie kiedy. Wiadomo, że i tak każdy to będzie miał. Nikt nie wie kiedy. Może wyjść jedynie niebezpieczeństwo, ale skoro jest chory, no to nie jest zdrowy. To bez kart ci powiem, jest niebezpieczeństwo, że ta choroba może być gorzej zawsze. No więc trzeba zapobiegać, a nie. Ze mną tego, kochana, nie skonsultujesz, bo dla mnie to jest naciągactwo. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Kretynizm. I trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie umniejszam jej umiejętności wróżenia jako starszej kobitki, ale na pewno empatii i rozsądku to ta baba nie posiada. Kropka. Nie wysyłaj nic, kochana, bo nie sprawdziłam w kartach. Ale nie da się tego sprawdzić w kartach. W kartach to nie wychodzi. Gisia mówi, moja mama zawsze mówiła, że śmierć i sranie tam, gdzie zastanie. Dokładnie. Dobre. Dobra. Boże, co wy dzisiaj tak anonimowo? Pytanie o działkę. Dobrym pomysłem jest wybudowanie tam domu. Okej. Wróżka jednokartuszka Dixit. Bardzo dobrym pomysłem. Wręcz cudownym pomysłem. Dosyć rzeczowym pomysłem. Kasa jak kasa przy takim pomyśle. Ale spełnienie życzeń i marzeń w dobrej energetyce. Bardzo. Już przy gwieździe mogłam skończyć, ale głupio wygląda, jak ja jedną kartę wyciągam, więc już tam... Już się trochę bardziej produkuje. Naprawdę. Karty bywają niepotrzebne. Dobry wieczór, pani Anno. Proszę o odpowiedź. Pytanie dotyczy mojej relacji z P. Jakie są aktualnie w stosunku do mnie jego myśli, co ma w sercu? Czy w tym tygodniu podejmie jakieś działanie? Pyta pani Magdalena. Pani Marzena mówi tak. A ja się boję kotów i nie wiem dlaczego. Wiem, że pani Anna ma kotka, ale przyznaję się. Co tu się nie... Jestem Marzena, boję się kotów. Co tu się nie... Karmulkę to każdy kocha, a się ludzie boją kotów, bo koty, generalnie też się bałam kotów. Długo jeszcze. Co on ma w głowie? Flirt. Co ma w sercu? Stagnację, aczkolwiek emocjonalnie zaangażowaną. Co w działaniu? Stagnację, aczkolwiek rzeczową. Czyli przypuszczam, że w tygodniu to się nic nie zadzieje. Chociaż pan wygląda na zainteresowanego, leni jakiś go opanował, trudno.
Pani Anna, zaczęłam się spotykać z... Mężczyzna ma już swoje lata i naciska na dziecko. No szkoda, że ja nie mam pani daty urodzenia. Mężczyzna ma swoje lata i naciska na dziecko. Ja pierdzielę. No ale no naprawdę, no jeżeli ma swoje lata, to przypuszczam, że... Sorry! Coś lata! Zaraz pani odpowiem. Karma. To się... mężczyzna przyleciał po to dziecko. Daj spokój. To takie było. I tak wolno leciało jak jakiś sen jaki złoty. Herma, szukaj. Dobra, jak będzie gdzieś leciało, to ja już z kapciem jestem. Sorry. Jeżeli ma swoje lata, to dziecko co najmniej do 18 roku życia jest dzieckiem. Więc proszę sobie statystycznie policzyć, czy w zasadzie naciskanie na to wszystko jest właściwe, ok? Z tego względu, że ja dużo pracuję, zastanawiam się, kto będzie się opiekował dzieckiem. No przecież kto będzie się opiekował? Przecież nie bardzo znany pan, który swą karierę ma. Kto się zawsze opiekuje dzieckiem? No. Muszę się zabezpieczyć, bo kurę domową nie mam zamiaru być. Kochana, nie wiem, czego ty ode mnie wymagasz, że powiem super, będzie dziecko, no to nie ta wróżka, no. Naprawdę dzieci to trzeba z chęci, a nie na zasadzie, bo chłop chce? Hello? Czy uda się połączyć oba cele zawodowe i wspólne rodzinne? To jest dobre pytanie. Dużo strat, powodzenia, zatrzymanie, przypuszczam, że w karierze, bo dziecko będzie rosło, tu się nie zatrzyma. Mężczyzna może się w ogóle... Dlaczego mam kartę kochanków? Cele rodzinne przy dziecku? Słabo mi to wygląda. Wie pani co, no nie wiem, może pani ma chęć posiadania dziecka. To dziecko też musi mieć jakość. No sorry, nie pogodzi się. O! Znaczy zawsze się pogodzi, tylko coś na tym ucierpi. Raczej nie dziecko. Nie no, nie nietoperek, takie duże coś i powoli, taki snujący się komar. Wielki taki. Straszne to było. Chyba, że mam zwidy z innego świata? Nie, bo leciało. Siedzę z kapciem. Jestem załamana. Boję się robalów. Dobra, moi kochani. Jutro o 10 mamy program. Na pełni można się zapisywać. Osobiste horoskopy wykupowywać można. I te zadychy, i te za 120. Te zadychy, ile ja mam? 4 na razie. Aczkolwiek jak będzie, to może do jutra dojdzie, to zrobię film. Jak nie, to zrobię gdzieś na początku, czy na końcu filmu po prostu. Ćma to niebo takie cienkie. I co? A, i no i ruszamy z zapisami na jajowanie. No to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych, bo już mi się nawet nie chce myśleć. Także spokojnej nocy, brokatu, cydru, tęczy. I jutro o 21 też odcinamy. Także buziaki wam i do zobaczenia. Pa, pa, pam.